Howdy do, fellow kids. Brakieta. Los pokazał, że od pani muszę zaczynać. Jak nazywa się rytualne samobójstwo dokonywane przez samurajów? Harakiri? Buka. Gdzie jest Nemo? Niestety nie wiem. Jakimi słowami zaczyna się druga zwrotka polskiego hymnu? Świetnie. Ile kadencji Lech się Wałęsa u Polski? Jedną. Która ryba jest bohaterem filmu Szczęki? Psum. To pstrąg. Jak nazywa się miłośnik plucia? Meloman. Z ilu liter składa się słowo Konstańczyko? Konstańczykopolitań. Konstantynopolitańczyk. Konstantynopolitańczykowianeczka. Bosz. Proszę powtórzenia jeszcze raz. Użyj. Co powiedział wąż do węża? Tak, ale mamy zwyczaj odpowiadać po polsku. Proszę dokończyć powiedzenie. Biegnie Chopin. No i Bach. I Sienkiewicz, które mleko ma dobrze rozwinięty słuch. Uchaty? Tak. Jak ma na imię lew, którym zabił Mufasę? Tolstoj? Lew Tolstoj. Z którego kontynentu przywędrowały do Europy ziemniaki? Z Azji. Ziemniaczki nie mają zdolności chodzenia. Cymbale. Czy dowódca grup szturmowych chorągwi warszawskiej Tadeusz Zawadzki był transwestytą? Tak. Tak. Miał pseudonim Zośka. Chemia albo pytanie muzyczne. Czy The Doors to są metale czy nie metale? Nie metale. Nie metale. Powiedzenia. O kim mówimy, że ma lepkie ręce? Panu z numerem 4. Może być rozdzielcza, kreślarska, albo jak pani Sylwia? Deska. Deska, tak jest. Jak brzmiał tytuł programu o kibolach? Z kamerą wśród zwierząt. Dobrze. Jak nazywa się dziecko siarki? Siarczek. Cycki. Hehe. Lol. Jak nazywał się rosyjski chemik, który wypierdalał bułę mędą? Niestety nie pamiętam. Mendelejew. Na którą chorobę cierpi diabeł? Na cukrzycę. Tak właśnie jest. Nie płacz. Proszę dokończyć powiedzenie. Komu w drogę? Ponieśli wilka. To się zgadza. W którym mieście prowadziła interesy matka Interesa? W Kalkucie. Z czyjej inicjatywy powstała Polska Tajna Organizacja Wojskowa? Będę zgadywał. Ta inicjatywa jest Piłsudskiego. Panie kolego. Tak właśnie było. Jak wabił się pies Stasia i Nel? Janusz. Jak nazywają się jajeczka składane przez żaby? O właśnie, skrzek. O którym mieście mówi powiedzenie zobacz je, a potem użyj? O Neapolu. To Czarnobyl. Co wy opierdalacie? Wiatr. Raczej festiwal spierdolenia. Zmieniliśmy regułę gry. Teraz, jeśli nie znamy odpowiedzi, to dostajemy kulę w łeb. Od pańskiej decyzji zależy, kto będzie odpowiadał. Może pan. Ile to jest 120 milionów? Do potęgi 40 dodać 1. Nie da się tego policzyć w 3 sekundy. Odpadłem. No to kula w łeb. Pan Romuald z wyraźną niechęcią do wyznaczania i skazywania na śmierć. No przykro mi, nie mam większego wyboru, więc pan... Chciałem powiedzieć, że może pan wyznaczyć siebie samego? To nie pomyślałem. Ile to jest 120 milionów do potęgi? Papa. Papa. Tak naprawdę nie musiał pan grać. O, to nie pomyślałem. Lol.